Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na prezentację zestawu komputerowego. Kolejny zestaw dla mojego widza, dla mojego klienta. Dzisiaj mam jednostkę moim zdaniem bardzo ciekawą, ponieważ cały zestaw to konstrukcja dość dobrze zbilansowana, która stawia z jednej strony na design, z drugiej na kulturę pracy, a z trzeciej również oczywiście na wydajność. Sam zestaw, jak zresztą widać doskonale, to konstrukcja zamknięta w obudowie Sharkun TG5, niedawno testowana zresztą obudowa na moim kanale, która zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, zarówno jak chodzi o kulturę pracy, jak i także jakość wykonania w tym budżecie cenowym. Całość prezentuje się bardzo fajnie, przede wszystkim dzięki szklanym panelom, zarówno na froncie, jak i ten panel roboczy cały jest także wykonany z hartowanego szkła. Co więcej, mamy tutaj wentylatory podświetlane już na czerwono, które prezentują bardzo przyzwoitą kulturę pracy i to są aż 4 już na stoku, dzięki czemu w zasadzie ta obudowa nie wymaga jakoś mocno dodatkowego doświetlenia, a w tym przypadku jest tutaj tylko i wyłącznie podświetlana poprzez elementy na płycie głównej, jak i właśnie te wentylatory i moim zdaniem całość robi bardzo przyjemne wrażenie, zwłaszcza w takim powiedzmy sobie półmroku czy w ciemności. Jeżeli chodzi o bazę do stworzenia całej jednostki, to tą stała się płyta główna od Asroka. Dawno chyba nie widzieliście żadnej płyty Asroka na moim kanale. X370 Gaming X. Oczywiście płyta główna na slot AM4, na procesory AMD Ryzen i zainstalowana tutaj konstrukcja to Ryzen 5 1600. Z boksowym chłodzeniem, ale to chłodzenie boksowe, o czym miałem okazję się już niejednokrotnie przekonać i mam nadzieję, że również zdajecie sobie z tego sprawę, prezentuje bardzo dobrą wydajność w stosunku do kultury pracy. To jest rewelacja jak na chłodzenie boksowe. Jeżeli chodzi o pamięć RAM do dyspozycji, to tutaj mamy, moi drodzy, 16 GB w dwóch kościach. Nominalne taktowanie pamięci to 2400 MHz, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby móc sobie te pamięci dodatkowo podkręcić, co w przypadku procesorów AMD Ryzen również niewielki, ale jednak pewien wzrost wydajności powinno zaoferować. No i sam procesor, z uwagi na fakt, że też posiada odblokowany mnożnik, też można podkręcić, tym bardziej na tak dobrej płycie głównej. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi oczywiście z punktu widzenia gracza. Tutaj został zainstalowany przeze mnie Gainward GTX 1060 Phoenix z 6 GB pamięci. Sama karta jest bardzo potężna, zajmuje w zasadzie 3 sloty na płycie głównej i dodatkowo posiada podświetlany element. On w tym momencie jest stokowo w kolorze zielonym. Natomiast oczywiście możemy tutaj sobie podświetlenie zmienić i także jest dostępny kolor czerwony. Co do danych, te są zapisywane na dwóch dyskach. Pierwszym to jest dysk SSD Plextora i konstrukcja, którą również testowałem i z którą film jeszcze będzie, dokładnie Plextor 250M8PEG, czyli ten na złącze M2 zainstalowany zaraz pod procesorem, radiator, który pasuje w kolorystyce samej płyty głównej, on jest czarno-czerwony z takim małym srebrnym akcentem, całość jest ładnie dopełniona, więc tutaj naprawdę fajnie to wygląda. Dysk o pojemności 256 GB, więc w zupełności wystarczy na system, podstawowe programy, może nawet jakąś gierkę, natomiast jeżeli chodzi o typowy dysk na dane, to jest Toshiba P300, o pojemności 1 terabajta. Żeby było śmieszniej, sam dysk również posiada naklejkę w kolorze odpowiadającej tutaj w zasadzie komputerowi, czyli czerwoną, ale on jest niewidoczny, bo oczywiście zainstalowany jest dedykowany zatoce w piwnicy. Jeżeli chodzi natomiast o dodatkowe elementy, no to mamy tutaj tak, przede wszystkim kartę Wi-Fi, TP-Linka, ona jest zainstalowana na samym dole. Starałem się ją tak zainstalować, żeby jak najmniej rzucała się po prostu w oczy, bo tutaj jest to podstawowa karta WN881ND, czyli z takim zielonym laminatem, no i to troszeczkę mogłoby psuć całość, a na dole nie ma podświetlenia, nie rzuca się to jakoś specjalnie w oczy. Jeżeli chodzi o zasilacz, to tutaj postawiłem na konstrukcję Silentium PC Supremo M2, Supremo M2 o mocy 550 W. Jak widzicie, taka moc jest w zupełności wystarczająca dla tego zestawu, nawet jak zaczęlibyśmy się bawić w overclocking, więc tutaj ze spokojem. I kolejna rzecz to jest system operacyjny Windows 10, wersja 64-bitowa Home Premium. Szybki rzut okiem jeszcze na informację o pamięciach, już mówiłem, nie mówiłem chyba o pamięciach. 16 GB w dwóch kościach, taktowanie 2400, data XPGZ1, też
czerwone radiatory, całość bardzo ładnie wygląda, jeżeli chodzi przynajmniej o mój gust. I teraz to już by było wszystko. W razie czego to pełną specyfikację znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Ja teraz zapraszam Was na krótką prezentację całej jednostki oraz wyniki wydajnościowe syntetyków 3D Mark, Firestrike oraz TimeSpy. Wczoraj te testy już wykonałem, dzisiaj jeszcze reszta testów stabilności komputera i w zasadzie komputer gotowy do wysyłki. Ode mnie na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!